Cześć kochani, to ja, Wojtek Pietraszek, rockday.pl, znowu Was witam. Kolejna część ćwiczeń na basior, na basiczkę, na basiem. Te ćwiczenia, które tutaj Wam będę pokazywać, będę tutaj się pocić i mówić, to są takie dosyć istotne ćwiczenia, które wartałoby potraktować jako takie, no takie na takie zaliczenie poziomu, prawda, na dojście do pewnego poziomu, ponieważ na początku one są trudne, później coraz łatwiejsze, więc właściwie jeśli to ćwiczymy regularnie, to efekt będzie bardzo fajny. Są to ćwiczenia właśnie na rozciąganie paluchów, z tym, że właśnie tutaj chodzi o rozciąganie właśnie z gitarą w ręku. No i paluchy głównie, prawda, lewej ręki, o to nam chodzi. I tutaj tak, o czym ja myślę, mówiąc o rozciąganiu palców. Podstawowe ćwiczenie, które w ogóle robiliśmy już wcześniej, widzieliście, to jest na zasadzie 1, 2, 3, 4, prawda? Pierwszy palec, drugi, trzeci, czwarty, który naciskamy tak, prawda, tutaj. I to ćwiczenie dla większości osób już jest takim pierwszym problemem, który spotykają, ponieważ jeśli gramy... patrzcie, jak ja gram, jeśli właśnie gram 1, 2, 3, 4, to te palce u mnie zostają na gryfie. Tylko je podnoszę. A początkowo osoby, które grają, to robią coś takiego. Widzicie, każdy palec idzie w swoją stronę, ucieka. Coś takiego. I dodatkowo przez to dźwięki robią się bardzo takie, takie rozłączone, posłuchajcie. To brzmi troszkę słabo, poza tym no te palce tutaj straszne robią, jakieś wyczyny robią. No czasem jest tak, że po prostu nawet niektórzy robią jakoś tak, nie wiem, jakieś takie rzeczy. Wiadomo, ja tutaj się nie nabijam, tylko po prostu tak jest, ponieważ ręka nie jest przyzwyczajona do takich ruchów. Więc moja wskazówka to jest taka, pierwsza wskazówka, czy pierwsze ćwiczenie można nawet powiedzieć, to byłoby takie, żeby spróbować powiedzieć palcom, żeby były jak najbliżej strun. Żeby po prostu jakby troszeczkę potraktować je, jakby to był magnes, że one po prostu zbliżały się cały czas do struny, jak najbliżej. Oczywiście, jeśli tutaj zaczynacie grać, to robienie czegoś takiego może być na razie nieosiągalne, więc przynajmniej spróbujcie zrobić tak, że palce, żeby były nad strunami. O, coś takiego. Nawet jeśli musimy oderwać ten dźwięk, bo nie dosięgamy, to sobie robić coś takiego. Czyli to byłby pierwsze ćwiczenie, palce nisko nad strunami. Oczywiście niektóre odchodzą bardziej, drugie mniej. Najbardziej w sumie odchodzi mały palec. W każdym razie to trzeba cały czas myśleć o tym, żeby one były nisko. Dobra, teraz kwestia tych ćwiczeń na rozciąganie palców. Pierwszym wariantem, uwaga, następny pierwszy wariant na rozciąganie palców, czy kolejne ćwiczenie, to byłoby takie, żeby po prostu spróbować położyć palce. Popatrzcie, żeby położyć palce na progach. Widzicie, czyli te palce cały czas jakby dociskają gryf. To już jest dosyć wymagające ćwiczenie. Oczywiście ja Wam zalecam, że niekoniecznie musicie zaczynać od tego miejsca, możecie zacząć na przykład od 12 progu. Widzicie, tu jest łatwiej, ponieważ odległości są mniejsze między progami i stopniowo się przesuwać do tego, prawda? Czy po prostu jakby paluszki były... przyklejone. Kolejne ćwiczenie właśnie na rozciąganie palców to byłoby takie ćwiczenie, gdzie troszeczkę rezygnujemy z zasady właśnie rozciągania, znaczy z zasady każdy palec ma swój próg, czyli na przykład mamy coś takiego, że o, pierwszy palec na pierwszym progu, a drugi palec na trzecim. Coś takiego, no nie? Pierwszy palec, drugi palec, ale to traktujemy jako takie rozciąganie. Oczywiście tak samo możemy zacząć od 12 progu, gdzie te odległości są mniejsze.
docelowo mogliby się zrobić, że pierwszy palec na pierwszym progu, drugi palec na trzecim, a czwarty palec na piątym, czyli to już takie ćwiczenie. Oczywiście zaczynając od tego jest trochę łatwiej. Ćwiczeń takie, takich na rozciąganie. To oczywiście można jakieś swoje warianty zrobić. Można na przykład taką wersję, na przykład pierwszy palec, trzeci, czwarty, tylko że na poszczególnych strunach. Konkretnie już właśnie trójdźwięk, który nam ładnie brzmi. Tylko właśnie do tego potrzeba już mieć tej rozpiętości tu palców, pierwszy, drugi, czwarty, żeby generalnie to móc zagrać. Więc właściwie starajcie się rozciągać te paluszki podczas grania na basi, żeby było coraz szersze. Także powodzenia, ćwiczcie ładnie i do zobaczyska. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może, że zechcesz zapisać się na lekcje gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym, jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz. Jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania papatki.